górach co prawda przekraczanie granic jest czymś bardzo niebezpiecznym, bo tam jest tylko jedna granica, ta ostateczna. Zauważyłam, że zbliżanie się do tej granicy jest dobre. Poszerza mój krąg widzenia. Stan zagrożenia, jaki mi towarzyszy, i świadomość tego stanu powoduje, że widzę nagle wszystko inaczej. To są granice mojej świadomości.